Na dzisiejszej wystawie wystawiają się koledzy z Zielonogórskiego Związku Dolnośląskiego, Poznańskiego i przede wszystkim Rawieckiego Stowarzyszenia. Zrzeszeni są w Rawieckim Stowarzyszeniu także koledzy klubowicze Kinga, właśnie przed tymi gąbkami byśmy się zatrzymali, i klub Stawaka Śląskiego po lewej mojej stronie. Mamy w dzisiejszej wystawie 536 sztuk. Co roku staramy się urozmaicać wystawę poprzez, na przykład zaprosili żeśmy dzieci z miasta i sąsiednich wiosek do konkurencji. Co prawda ich konkurencja była konkurencją oddzielną, ale otrzymali nagrody, stoisko za nami stoi ich. Ucieszyli się, my również się bardzo cieszymy z tego względu, że być może to będą potencjalnie przyszli hodowcy i członkowie naszego stowarzyszenia. Konkursy się odbywały w kategoriach gołębi. Każda rasa miała przeprowadzony swój konkurs. Kury, kaczki, były przeprowadzone kolekcje. Kolekcja składa się z czterech wystawców po cztery sztuki i najwyżej oceniona w sumie całość punktacja to jest pierwsza kolekcja, następna druga i trzecia. Byli także, był konkurs zwycięzca w rasie i był konkurs wyróżnionej. Co roku przyznawamy, mamy zakupiony puchar przechodni i te związki, które wymieniłem, co roku starają się, ubiegają się o ten właśnie puchar przechodni. W dzisiejszej wystawie puchar przechodni udało się zdobyć klubowi Stawaka Śląskiego, który jednocześnie jest zrzeszony w naszym Rawickim Stowarzyszeniu. Ale te są ładne. No i kolega.